Ekscelencje, ekscelencje, szanowne panie, szanowni panowie. Padło tutaj w tym miejscu wiele wspaniałych, ważnych słów, za które dziękuję. Dziękuję także za obecność i tu, na ulicach miasta Gdańska, na ulicach innych miast, polskich miast. W związku z tym, że wiele już powiedziano ważnych, wspaniałych rzeczy, w szczególności dziękuję ojcowi Ludwikowi za te ważne słowa, pozwolę sobie tylko na małą osobistą refleksję. Nie tak dawno temu grupa Polaków, trzech Polaków, wydała akt politycznego zgonu mojego brata i 10 innych prezydentów miast Polski. Uznano, że sprawy nie ma. Taki drobny hejt, a może happening, nie wnikam w te szczegóły. Ale chcę państwu powiedzieć jedno, że można w życiu się spodziewać wielu rzeczy, ale tego, że we wtorek odbiorę akt śmierci fizycznej, akt zgonu fizycznego mojego brata, się nie spodziewałem. Dziękowano wielu osobom. Ja jeszcze raz dziękuję. Proszę wybaczyć, że nie wymienię wielu osób. Pozwolę sobie wymienić tylko jedną postać. Tu obecny współcelebrant, ksiądz Ireneusz Bratkę, spędził z nami, ze mną, całą tą noc, kiedy odchodził Paweł. To było naprawdę bardzo ważne. I za to księdzu Ireneuszowi dziękuję. Trzecia rzecz, ostatnia. Paweł myślał długofalowo. To myślenie długofalowe to między innymi to, że rok, w którym jesteśmy, jest poniekąd rokiem ważnym i symbolicznym. Mam tu na myśli pamiętne wybory 4 czerwca 1989 roku. Jest to także rok wyborczy. Paweł planował aktywność obywatelską. Dziękuję za aktywność obywatelską w ostatnich dniach i proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju. Dziękuję.